W tym oto teście będziemy próbowali za pomocą miernika laserowego określić, przy jakiej prędkości obrotowej zacznie alternator nam ładować akumulatorek, który jest z tyłu, teraz będzie podłączony. No i będziemy patrzeć, co się zacznie dziać w którym momencie. Tylko jedynie jest problem z ustawieniem dobrze obrotomierza laserowego. Troszeczkę światło się odbija. Za chwilę powinniśmy widzieć, co się będzie działo. No i zaczynamy mierzyć obroty. Na razie napięcie nie wzrasta. Już osiągliśmy krytyczne obroty, to było 1400 obrotów w przybliżeniu i widać, że ładuje.